zostać w miejscu, ponieważ trwa już plac budowy Gonkonu. Te dni to będzie jakiś szczyt multitaskingu. Nowy dron się ładuje, a ja jadę. Możesz zaprezentować? Mamy tu gości z Kopenhagi, Ewę Moss, Mateusza. Zaraz idziemy sobie na przestrzeń na Mińską. Jechała o 8 i była tutaj. To może raz, tak? Tak, już tam jest. Jedynka, to jesteś ty. Twój będzie tutaj. Czwórka, to jest Kusama z lustrami. Tam. Piątka, trójka, to jest anamorfoza Ewy Moss, to jest tam. Kolejny unboxing dzisiaj, tym razem coś na wystawę. Tam są otwarte drzwi i tam jest ten i tam są czerwone takie małe. To tam przyjdzie się do mnie, chodźcie wracacie. To jest kubik Krzyśka. Tak, to jest, nie, to jest kubik Krzyśka. To jest pod spodem. Tak. Nie, no tam jest nie. To jest plac budowy, przy którym przez najbliższe 72 godziny będzie wrzeć. Moli się tutaj rozstawiamy z galeriami. To wszystko to, co tutaj powstaje, to jest stresujące, ale jednocześnie onieśmielające, bo tyle fajnych ludzi jednocześnie tutaj w coś uwierzyło i próbujemy wspólnie jakoś nagiąć rzeczywistość, żeby się wydarzyło coś bardzo fajnego dla ludzi, którzy tutaj przyjdą. I nie tylko, bo przecież to udokumentujemy wszystko dla was. A tu jest niespodzianka, której jeszcze wam nie pokażę. Też ich używałeś niektórych, no. Które po prostu są dokładnie pod... pasują idealnie. Chciał większe światło, to też jest takie. No pięknie. To jest. Klimaciarsko to masz. Wojtek to ma studio swoje w tym samym budynku z wyjściem na dach. Dziura jest. Nice. O kurde, jaka miejscówka zajebista tu jest. Jak przeglądam twój folder w mojej bazie muzyki, to tak często napotykam sesji. Tak, tak. Spoko. Tak uwielbiam. Ja te kawałki widzę obrazami. To jest film Podróż, ten co wygrał nagrodę w zeszłym roku. Ten taki na Grenlandii. Na Grenlandii! To był sztos, no, to tak siadło pięknie. Każdy numer miał zawsze i w rysach, i w mój solowy wszystkie numery zawsze miały jakby brzmienie oparte na tym. To jest taki szalony przester, który robi z dźwiękiem wszystko, niczego się nie możesz spodziewać, jakby nie. Taki Belk go produkuje. Jak widziałem dokument o tym Belgu, Newton tam opowiada, taki szalony. No i tutaj dodałem taki element, tutaj taki, tam kogut z tyłu, przebiega po domu. Ustaliliśmy troszkę oprawy dźwiękowej i wracamy na plac budowy. Do imprezy została nam półtora doby, mniej więcej. No, stan jest dość surowy, ale wszyscy są przekonani, że zdążymy. No. Taka preprodukcja produkcji zajęła więcej niż się wydawało, a teraz już będzie produkcja preprodukcji. Płyty na skręcone na próbę. Zabieramy o 9 zacząć, tak się wiesz. Tak dobrze. Ok, plan jest super. Wygląda to świetnie, tylko to. Zero. Gdzie chcesz to brać? Częściowo się udało. No. O! I jeszcze jeden. Jeszcze jeden będzie. To nigdy nie wyłączałem tak wielkich świateł, patrzcie. Bum! Żeby nie mieć za łatwo jutro dnia, to jeszcze mam event googlowy, na którym jestem fanem dyskusyjnym. Niewiarygodne, jesteś kurwa królem. Artur, możesz swoje notatki pokazać? Tak, tutaj projektujemy kubik Krzyśka, a na odwrocie projektuję Muzeum Stanisława Lema w Krakowie. Dzień zakończyłem konsultacjami z Arturem w sprawie
ekspozycji. I... no, dzień się skończył. Nie nagrałem jakoś dzisiaj strasznie dużo, ale dzień był intensywny. I jutrzejszy będzie jeszcze bardziej intensywny. Jutro odsłonię przed wami więcej kart, ponieważ w momencie publikacji jutrzejszego odcinka wydarzenie już będzie trwało. Kurczę, no to jest naprawdę fajne uczucie, tak, coś robić takim dużym zespołem i połączyć tyle fajnych ludzi w jednym miejscu i popatrzeć, jak oni się poznają, zawiązują przyjaźnie, uzgadniają, że może coś kiedyś zrobią razem w przyszłości. Zbudowaliśmy piaskownicę, w której teraz się ludzie bawią, a w sobotę przyjdziecie oglądać zamki z piasku porobione. O, tak powiem. Dobranoc.